mnie to jest leni. Ile serna? No jak ma tam... Cześć! Jak w poprzednim vlogu widzieliście, doszliśmy do chatki Wojtka, no i do Wojtka. I wcześniej już byliśmy w tej chatce i było dużo z Was napisało w komentarzach, że taka fajna chatka i tak dalej, więc chciałbym ją trochę bardziej dokładnie pokazać. Zwłaszcza, że sama też ja zawsze jestem ciekawa, jak domy wyglądają w innych częściach świata i tak dalej, więc chcę ją po prostu pokazać. Powiem tylko jeszcze, że w międzyczasie już nam się udało zrobić pyszną kolację, bardzo dużo naleśników smażyliśmy, spędzić miło wieczór przy gitarze i gadając i tak dalej. Spaliśmy tutaj już, zgarnęliśmy tutaj ściętą trawę. Zrobiliśmy różne małe prace, obiad zjedliśmy, no i teraz robimy właśnie następny vlog. Zapraszam. Ta chata oczywiście jest oryginalna huculska, ale nie wszystko, co jest w środku, jest oryginalne. Ja nie wiem dokładnie, co jest oryginalne, a co nie jest. Po prostu pokażę. Czasem coś powiem, czasem tylko możecie po prostu oglądać. Zaczniemy tak, tutaj, no drzwi. To już widziałam w innych chatach też, więc może to jest takie... To jest po prostu ojcze, modlitwa Ojcze Nasz. Tak. W tej chacie nie ma wody i nie ma kanalizacji oczywiście. Nie ma, teraz jest prąd, ale oryginalnie nie było. Więc... Gazu oczywiście też nie ma, ale tu jest gaz z małej butli, więc to na pewno nie jest oryginalne. Mi się wydaje, że w dużej części Ukrainy te ikony wiszą najczęściej w kącie. A tutaj zauważyłam w różnych domach, że one wiszą właśnie nad oknem. Nie wiem, czy to zawsze tak jest i czy to tylko tutaj tak jest. Ale ikony muszą być. No, a tutaj macie piec. To jest najciekawsze miejsce chyba w tym domku. Tutaj... Nie wiem, czy teraz jest włączone? Tak. Tutaj się wkładzie drewno do środka i można na tym gotować. A tutaj, w tej części... Tu można robić ogień w środku, zamknąć to takimi no, drzwiczkami, powiedzmy, które teraz leżą gdzieś na strychu. A potem, jak już wszystko jest dobrze rozgrzane, wyjmuje się to całe drewno i można tam piec chleb. No i jak długo palisz w tym piecu, to cały piec jest ciepło i tutaj śpi babcia czy dziecko. Za piecem. No, to się nazywa zapiecek. To się nazywa zapiecek, tak. Ale śpi za piecem. Na piecu. No, na piecu, no. Na zapiecku. Coś takiego. Więc to jest skomplikowane, a tutaj z tym kominem połączony jeszcze jest drugi piec w tym pokoju. Który już jest dużo prostszy. A aktualnie jest używany jako lodówka. No, lodówka, bo tu jest troszeczkę chłodniej. Nie jest tu zimno wcale, ale przynajmniej nie tak ciepło. A ta miska wielka? No, miska, właśnie, to tam zapomniałam, bo tam też stały różne wiadra i tak dalej. Skoro nie mam wody tutaj, to jest miska na przykład, to, żeby się umyć przy niej, albo pranie można w niej robić. A tam jest mała miska, w której można myć ręce, a jak już woda jest brudna, no to się ją wyrzuca po prostu. Jest tu deszczówka właśnie na takie cele, jak mycie rąk, czy naczyń, czy no, takie rzeczy. I jest inna woda z rzeczki pitna, wodzielnej.
wiadrze. Dokładnie z tej samej rzeczki, gdzie wczoraj piliśmy wodę. Tak, dokładnie. No. Mama, mi się wydaje, że to jest oryginalne łóżko. Mhm. Oryginalne łóżko, oryginalne ławki. Tu z tej strony są bardzo ładne. No, ładniejsze przynajmniej. I oryginalne okna. To już nie jest oryginalne. Tu jest cała instalacja elektryczna, to pięknie wisi, tutaj kabelki tak idą do drugiego pokoju. Bo tu jest panel słoneczny gdzieś na ścianie tutaj, po drugiej stronie. Ale prąd jest, wieczór można zapalić dwa światełka. Można ładować z telefonu. I teraz widzicie, ładujemy i kamerę, i powerbank. Także jest spoko. A tu mamy jeszcze jakieś oryginalne ubrania, nie? Tak. Mi się wydaje, że to jest męska koszula. Choć całkiem pewna nie jestem. A tu jest ciekawe, bo tu są takie części koszuli i z tego co wiem, to jak po prostu koszula była znoszona, to zdejmowali te części i do następnej wszyli, żeby nie trzeba było znów całą tą wyszywankę zrobić. A co jest ciekawe w huculskich ubraniach, że jest bardzo dużo kolorów, bo w większej części Ukrainy, największej części Ukrainy jest używane czerwone i czarny kolor, ewentualnie jeszcze jakiś jeden czy dwa inne, a tutaj no, znajdują się wszystkie kolory po prostu. No to jest tradycyjne huculskie no, dzbanek czy coś takiego, ale te same kolorki i wzorki są na różnych naczyniach. A to jest dosyć oryginalne, bo rzadko mają coś takiego, żeby lać. Zazwyczaj to są same no, jakby wiadra czy coś takiego. W małych, dużych są takie duże. To jest taka konewka jakby, nie? No, coś takiego. Czy czajnik? Ja nie wiem, dlaczego to akurat było używane. No tu macie ten panel, o którym przed chwilą mówiliśmy. A tu jest jeszcze stryszek. Tu w środku są drzwi, a z boku też są jeszcze drzwi. One są trochę w dziwnym miejscu, ale to jest dlatego, że kiedyś tu był balkon. Tylko on był w bardzo złym stanie z tego, co się dowiedziałam i dlatego go po prostu zlikwidowali i postawili drabinę. To pokaż teraz tą drewutnię. Tak. Ta część jest dobudowana. To znaczy, może ten dach już był taki, ale na pewno to nie było zamknięte pomieszczenie. No, ale fajne miejsce, żeby drzewo trzymać. I jakieś narzędzia. Jest takie długie, jak i cały dom. Tak. I tam chyba jeszcze ma drugie wejście tam na końcu. Mhm. I Wojtek zbudował, słuchajcie, cudowny ogródek. I chyba inspirował się jakimiś, nie wiem, kaskadami, jak robią gdzieś tam w Wietnamie czy w Azji. Z ryżem. No, w tym roku, on dopiero parę dni temu tu przyjechał, więc to co jest, to po prostu wyrosło samemu w tym roku, dlatego jest trochę puste. Ale jest zbudowane na piętrach. A tam jeszcze nie byłam w środku. Co tam jest w ogóle? Stodółka. Tak? Jest otwarta? Zobacz. Więcej drewna. Tu jeszcze jedna drewutnia, tak. I pewnie kiedyś tam u góry się suszyło siano. No, a teraz też tylko deski leżą jakieś. No bo musicie wiedzieć, że tu kiedyś było gospodarstwo.
Tutaj ludzie mieszkali, normalnie rodzina, mieli tu swoje pole, mieli tutaj miejsce dla trzymania zwierząt, dom, w którym mieszkali, po prostu zwyczajnie sobie tu żyli. Z tym, że tutaj na pewno były trudne warunki, bo do doliny jest godzina drogi pieszo. Raczej był tu kłopot z dojazdem. Pewnie używali do tego zazwyczaj konia. Konno jeździli albo z jakimś wozem. Ale zawsze tak było, że jak się pojawiały jakieś łatwiejsze możliwości na przeżycie, to ludzie zostawiali te gorsze warunki i szli w lepsze warunki. Więc pewnie i tak się stało tutaj z tym domkiem. No, mam nadzieję, że wam się spodobała ta ekskursja po domu. I na końcu chciałam jeszcze powiedzieć, że nagraliśmy dzisiaj też wywiad z Wojtkiem o tym między innymi, jak on w ogóle trafił tutaj. Ale on się okaże, jak już wrócimy do domu i zmontujemy z niego ładny filmik. Pa, pa. Pa, pa.